Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia. Państwo, łowcy.bez Czechosłowacji nigdy żadnej skodzie jeszcze nie przepuścili. Skodziance i jagodziance. Nie, jagodziance może tak, ale potwierdza się reguła, że Alik jednak jest Czechem, bo załatwił mi dotąd w ubiegłym, właściwie dwóch tygodniach ubiegłym, dwie zacne skody czeskie. Alik musi być Czechem z pochodzenia, albo przynajmniej ma jeden korzeń. Może matka jest Alika Czeszką spod Olomunca, albo z Karlowych Warów. Ja sobie pozwalam co jakiś czas nagrać, co opaki tachają na plecach do domu. Tu jest bardzo żyzna okolica, akurat te jadą na placyk chyba. Nie, to jakieś nowości. A, sorry, to jadą do salonów. A, zmylił mnie skubany. Wyjeżdżamy sobie, wyjeżdżamy. Jedni jadą wolniej, nie szybciej. Zwężka na zwężce. Bardzo przyjemne, ze zwężki wolno można jechać. To jest bardzo płodna okolica. Ciśnie z dołu, z Francji. No z Hiszpanii raczej nie, no przestańcie. Pykamy na Drezno. Do granicy jakieś, nie wiem, 180. Nie jest źle. Patrzcie, jakie klasyki. O, klasyki, mówiłem. Ależ kwadratowa, niczym niewiadów. Nie, niewiadów było okrągły. Niczym jajko. Przyjemne widoki. Proszę Państwa, bo nie wiem, czy Was to interesuje, ale do dupcy u ktoś. Pięknie! Namiodowo widzę wyraźnie, że są cyfry ustawione w prostym rzędzie. Sekwencja jest 1, 3, 8, 15. Sorry. Pięć gwiazdek, trzy gwiazdki. Kłaniam się panu złotemu kierowcy. Złotemu, ale skromnemu. O, te sekwencje, bardzo dobra sekwencja. Ja się, proszę Państwa, zbliżam do... Pierwszy raz widzę lorę z Anglikami. Po czym poznałem już te Angliki? Ludzi! Po wentylach! Każde mają odpowiednio ukształtowany wentylek. Jest to kształt korony królowej angielskiej, świętej oczywiście pamięci. Karol to brzydki taki teraz oblicza, nie? Ten król, a to Karol, król, Karol kupił królowej Karolinie. Ja pierdzielę, jak on nieładny. Pozdrawiam. Jednak ta straż pożarna nie na darmo jechała. Czy tak akurat służba? Ciulno w bariery? No da. I nosi... Jezus, sejczęto polskie jeszcze, kurwa, biedaczyska. Biedne dziecko. Pasat roztrzaskany, też polski. Jechali kumple i się czaśli. Cholera. No przykro mi. Dobrze mieć kamerkę w aucie, bo wszystko się fajnie nagrywa. Ja tylko później sekwencję włączam, wyłączam. A no, sześciorura u góry. A fajne sztuki porobili. Nowiuśkie, pachnące. Gdyby tak za 1/10 cenę, to może bym te felgi nabył, bo akurat tyle posiadam. Mam nadzieję, że jeszcze mam tyle tego pieniędzy.
Piękna trasa dzisiaj. Przypominam, listopad jest. Tutaj widzę ciężka artyleria. A, to za trudny wylas. Artyleria. Bardzo trudny wylas. Galaksiak nowy, przyjemny bardzo z aparycji. Jakiś trafik na górce. Tam pod tym takim tunelem nieco bardziej skryty. Z3 BMW. Dosiadałem gdzieś od Pawła Paszka. Wszyscy znają z okolic od nas. Znali, bo niestety Paweł poszedł do nieba, bo lat temu jeszcze przed COVID-em kilka... Zaniedbał sobie płuca. Dostał zapalenia płuc w szpitalu, umarł 30 kilka lat chłopak. Paweł, spokojnego wypoczynku. Z3 miało 2,8 motor benzynę, to paliło 8 litrów. Cudowna historia. I czasy również były piękne. A nie chybi Turanek malowany. Czy malowany oczywiście w fabryce. W pierwszym lakierze, jak sądzę. A co się czai przed nim? TSI niemożliwe. Kuźba TSI. Plus, a zacna. To prawda, bez przodu maski zderzaka i pasa przedniego, ale... Lampy do uratowania. W TSI-ku ktoś wziął. Może mało najechane. Okej. Okay. O, przyczepę zeszło. Nie, to nie zakup to. Jadą w pola. Zadupca chyba ze 130 pan leciarz. Nieprawdopodobne, że mu to na zakręcie nie hipnie, nie gibnie. A jak się będzie klasycznego Passata, to można zaryzykować, że nic się nie stanie, jak spadnie. Twarda sztuka. Piękna kolekcja. Piękna. Jakaś 40, może 50 labety na powrocie dnia dzisiejszego. Wyjątkowo pojedyncza, bo Jimny to jest ktoś, po kogo jedzie się solo. To jest auto wyjątkowe. Natomiast nadgania oczywiście Lora 8-osobowa, niczym 8 leżaków w łebie za parawanami, jeden obok drugiego. Albo 7, 2, 4, 6, albo 9, kuźwa. Tam napchnął jeszcze nad kabinę, żeby koło tego łóżka mu się zmieściło. Wspaniale to pan skonstruował.